Poseł podczas posiedzenia online dopuścił się skandalicznych czynów. W pewnym momencie obrad zapomniał, że kamerka jest włączona. Współpracownicy mieli okazję oglądać, jak działacz pieścił piersi swojej partnerki. Szokujące nagranie błyskawicznie pojawiło się w internecie, budząc duże kontrowersje wśród komentujących. Poseł Juan Emilio Amery, członek argentyńskiego Kongresu Narodowego, zaliczył ogromną wpadkę. Podczas jednego z ostatnich posiedzeń rządu polityk połączył się z pozostałymi posłami za pośrednictwem internetu. Rozmawiając z politykami, oddawał się namiętnym chwilom ze swoją partnerką. Wszystko się nagrało i wyciekło do mediów. Poseł pieścił piersi kochanki podczas transmisji online. Poseł Juan Emilio Amery stał się ostatnio niechlubnym bohaterem zarówno krajowych, jak i zagranicznych portali informacyjnych. Ostatnia debata była transmitowana w serwisie YouTube, a główny ekran pokazywał nie tylko poczynania Juana Emilio Ameriego, ale również pozostałych parlamentarzystów korzystających z możliwości obrad online. To jednak on przykuł największą uwagę widzów. Do polityka w pewnym momencie dołączyła jego kochanka, Celeste Burgos, która oficjalnie pełni funkcję doradczyni i usiadła mu na kolanach. Po chwili internauci stali się świadkami namiętnych scen. Poseł zaczął całować piersi ukochanej, co uchwyciła kamerka przy komputerze. Niecodzienne zachowanie spotkało się z ogromną krytyką. Sam zainteresowany tłumaczył się kiepskim łączem internetowym w domu. Przekonywał również, że jego zamiarem było sprawdzenie stanu piersi swojej partnerki, która niedawno poddała się operacji wszczepienia implantów biustu. Był przekonany, że urządzenie jest wyłączone i nikt nie zobaczy niecodziennych scen, które się rozegrały. Dwa. 3. Parlamentarzysta został surowo ukarany, odebrano mu mandat poselski, co potwierdzili przedstawiciele argentyńskiego rządu. Zaznaczyli, że kara jest adekwatna do zachowania, które miał okazję obserwować cały świat. Kontrowersje są o tyle większe, że poseł jest obecnie w trakcie sprawy rozwodowej z żoną, z którą doczekał się dwójki dzieci. Jesteście zdziwieni tym niespodziewanym wybuchem emocji? Źródło: Wprost.